Adolf, Adolf, Adolf. Ty tyle rzeczy w swoim życiu nienawidziłeś, że nawet klub piłkarski ci przeszkadzał. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, kim jest ten austriacki malarz, ale jakby ktoś nie wiedział, no to teraz sobie może przeczytać. Jak widzicie, ten zabawny austriacki malarz zrobił sporo złego, ale co łączyło kurwa austriackiego malarza z niemieckim klubem? Dlaczego największy zbrodniarz wojenny w historii toczył małą wojnę z Bayernem Monachium? Tego i wiele więcej dowiecie się w dzisiejszym filmie, więc już w tym momencie zachęcam cię do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. W ostatnim czasie internauci sugerują, że Bayern Monachium był nazistowskim klubem, a ich jedynym i naprawdę mocnym argumentem jest herb Bayernu, którym posługiwali się przez 7 lat. Jednak czy klub z Bawarii faktycznie był za nazizmem? Odpowiedź macie już w tytule tego filmu. Aby nie pominąć najważniejszych rzeczy, wszystko powiem wam po kolei, ale pozwólcie, że historii kanclerza Niemiec, no nie będę wam przytaczał, bo nie jest to kanał historyczny, a skupimy się tylko na jego wpływach na bawarski klub, a finalnie do wyjaśnienia sytuacji związanej z herbem. Mimo że Bayern jest teraz uważany za największy klub w Niemczech, a rzesza fanów tego zespołu u naszych zachodnich sąsiadów wynosi około 10 milionów, to historia powstania tego klubu jest słodko-gorzka jak czekolada, którą dostałeś od babci na urodziny. W 1879 roku powstał MTV Monachium. Klub, który został założony przez gimnastyków, którzy nie byli zadowoleni z funkcjonowania TSV Monachium. Jest to ważne, bo MTV w 1897 roku założył sekcję piłkarską, jednak nie chcieli się przyłączyć do Związku Południowo-Niemieckiego i historia zatoczyła koło. Jeden z niezadowolonych piłkarzy, który jest najważniejszy w całej układance i odpowiada za powstanie Bayernu, Franz John, razem z kolegami sporządził odpowiednie dokumenty i zgłosił powstanie nowego klubu w Monachium. Oficjalnie klub powstał 27 lutego 1900 roku, a Franz John stał się pierwszym prezydentem klubu. Klub już od początku grał bardzo dobrze, bo już w 1901 roku dotarł do półfinału Mistrzostw Południowych Niemiec. I było widać, że ten projekt miał potencjał, a w 1932 roku zdobyli pierwsze Mistrzostwo Niemiec. I teraz przechodzimy do gorszych dla historii świata lat, bo w 1932 roku w Niemczech odbyły się wybory, które wygrała narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników, której liderem był nie kto inny, a Adolf Hitler. I już chwilę później, bo w lutym 1933 roku spłonął budynek parlamentu, przez co kanclerz Niemiec nakłonił prezydenta do podpisania dekretu o ochronie narodu i państwa, co pozwoliło Hitlerowi przejąć wręcz władzę totalną, a w kraju rządziła rasistowska dyktatura, która szczególnie wymierzona była w żydowską społeczność. No i właśnie w tamtym czasie prezydentem Bayernu był Żyd, Kurt Landauer, który był jedną z kluczowych postaci funkcjonowania klubu. Do tej pory uważa się go za ojca Bayernu Monachium. Prezydentem był przez niespełna 15 lat. Niestety dotknęła go polityka Hitlera i z obawy o swoje życie i dobro Bayernu w marcu 1933 roku, czyli zaledwie miesiąc po wprowadzeniu dekretu, zrezygnował z funkcji prezydenta Bayernu. No, był to ogromny cios, bo Kurt zrobił wiele dla tego klubu, ale też niemieckiej piłki, bo jako pierwszy w 1920 roku wykupił ubezpieczenie od wypadków dla wszystkich piłkarzy pierwszej drużyny i chciał im płacić, jednak szybko wycofał się z tego pomysłu, bo piłka nadal była sportem amatorskim. Ogromnym problemem Bayernu był brak swojego stadionu i z różnych przyczyn musieli zmieniać miejsce rozgrywania spotkań. Po tym jak wojsko przejęło kolejny stadion, Kurt postawił na legendarny stadion Grunwalder, który stał się ich domem na 50 lat. Dlatego wymuszenie odejścia jednej z najważniejszych postaci Bayernu spotkało się ze sporą dezaprobatą, a zawodnicy otwarcie wspierali Landauera, który później trafił do obozu w Dachau. I chwilowo zamykając historię Kurta, wróćmy do 1933 roku, w którym nie było jeszcze tak źle, bo wąsiasty pan dopiero przejął władzę, w tym samym roku zmusił największe kluby do podpisania deklaracji stuttgarskiej, która miała pozbawić stanowisk Żydów. Ważnym aspektem w całej sytuacji Żydów w Niemczech była wizja Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku. Adolf nie chciał stracić tak prestiżowej imprezy, dlatego nie podejmował masowych aktów i przemocy. Jednak, jak wiecie, wszystko zmieniło się po Igrzyskach Olimpijskich, ale nie tylko w życiu Żydów zmieniło się naprawdę sporo, bo kolejnym krokiem Hitlera było ujednolicenie administracji i społeczeństwa, tak zwany Gleichschaltung, przez który regionalne mistrzostwa Niemiec zostały zastąpione przez tak zwane Gauligi. Mimo że z praktycznie całej niemieckiej piłki, w tym Bayernu, pozbawiono wszystkich Żydów, to do klubu z Bawarii przylgnęła łatka żydowskiego klubu i władza w żadnym stopniu nie popierała działań Bayernu, a sam kanclerz utrudniał im działania, bo m.in. piłkarze otwarcie nie popierali jego idei. W 1934 roku zawodnicy Bayernu pobili się ze Sturmabteilung,
którzy byli głównym terrorem niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych. Jednak w 1935 roku w klubie wprowadzono ustawy rasowe, chcąc zyskać przychylność rządu, dzięki czemu sami mogli wybrać prezydenta klubu. Ale piłkarze nie byli przychylni władzy i często wypowiadali się na temat Żydów, wspierając m.in. byłego prezydenta Kurta Landauera. Ale to nie jest jedyny akt przeciw władzy, bo kolejnym aktem było zrobienie zdjęcia skrzydłowego Bayernu z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Jessem Owensem. To nie spodobało się władzom, a szczególnie Hitlerowi, który jak wiecie uważał, że Niemcy są najlepsi we wszystkim, a tutaj zawodnik sprzeciwia mu się w tak otwarty sposób. Kolejnym i chyba największym aktem sprzeciwu zawodników Bayernu był mecz towarzyski przeciwko reprezentacji Szwajcarii, do której uciekł Kurt Landauer. Po spotkaniu zawodnicy podbiegli do byłego prezydenta klubu i oklaskiwali go przez 20 minut. No i jak to mówią, ta zniewaga krwi wymaga, ale Adolf nie mógł zrobić przecież egzekucji na zawodnikach jednej z lepszych drużyn w kraju i zdenerwowany na pozycji prezydenta klubu powołał kolegę z partii Josefa Sautera i w ten sposób chciał ukrócić Bayern, który sprawiał mu ogromny problem. Ta zmiana miała miejsce w 1943 roku i przez kolejne 2 lata klub był bezpośrednio podporządkowany niemieckiej partii. No dobra, ale o co chodziło z tym logiem, które tak wszyscy wytykają niemieckiemu zespołowi, nazywając go nazistowskim klubem? Którym, jak widzicie i słyszycie, wcale nie był. Można wręcz powiedzieć, że był klubem, który wprost sprzeciwiał się niemieckiej władzy. Jak słyszeliście, w 1935 roku w klubie wprowadzono ustawy rasowe, no bo chcieli zyskać przychylność władzy, co im się nie udało, a w 1938 roku zostali zmuszeni przez Adolfa Hitlera do zmiany loga, na to, które teraz widzicie na ekranie. No i chyba wiadomo, co jest w środku. Od razu po obaleniu władzy Adolfa, bawarski klub zmienił swój herb, co jest chyba najlepszym przykładem na to, że tak jak Hitler nienawidził Bayernu, bo ten sprawiał mu spore problemy, to bawarski klub jeszcze bardziej nienawidził kanclerza Niemiec. To nie było tak, że władze Bayernu zgadzały się z tym herbem. Po prostu nie miały innego wyjścia, aby pozostać w lidze, a tamten okres sportowo był jednym z gorszych w historii Monachijczyków. Regularnie ustępując w walce swoim największym rywalom i klubowi podporządkowanemu Hitlerowi TSV Monachium. Jak widzicie, pokrótce przedstawiłem wam historię tych czarnych lat Bayernu Monachium, z którego dość szybko się wykaraskali, a kilkanaście lat później nadeszły złote czasy. Jednak okres pomiędzy 1932 a 1945 rokiem będzie się za fanami tego zespołu ciągnął do końca życia. Bo to, co Hitler robił już poza zbrodniami i wprowadzaniu paktów, które miały lekko mówiąc utrudnić życie pewnej grupie społeczeństwa, to zabijał też rozwój piłki, a klubom aspirującym do bycia najlepszym skutecznie podcinał skrzydła. Jego ulubionym, no bo najmocniejszym w tamtym czasie klubem było Schalke, które dzięki Adolfowi miało kilka udogodnień, no i grali w niej najlepsi piłkarze ściągani z całych Niemiec. A w Monachium przed kanclerzem Niemiec kładło się TSV, które całą władzę w klubie oddała nazistom, no i to nie były tylko czarne lata dla Bayernu Monachium, a moim zdaniem dla całej niemieckiej piłki. Jeśli materiał Ci się spodobał, przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Trzymaj się, do następnego. Cześć.